Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny film, który był obiecany z koroniarzami końca tymi. Tutaj karmiciele po ataku jastrzębia troszeczkę latają. Pies tak samo je goni. Zaraz wejdziemy do środka pokazać te końca te. Reszta tutaj tych karmicieli siedzi na dachu. I za chwileczkę pokażemy to, co jest w środku z końca tych. Pauza. I już jesteśmy w środku i mamy tutaj po kolei gołąbki. Tak ogólnie teraz pokażę, jak one wyglądają, a później poszczególnie te gołębie postaramy się pokazać w ręku. Są czarne, czerwone i żółte. Reszta tutaj, brakuje im miejsca, na ziemi siedzą. Gołąbki takie wesolutkie. Jeszcze żółte. Siedzą na jajka. Na dwie pary, trzy. Zamazuje coś. Zrobimy pauzę i pokażemy je w ręku. No i mamy tutaj pierwszego gołąbka, który jest taki do pokazania w ręku. Młody samiec pewnie. Samczyk 4x4 w lotach. Numer obrączki 131. To jest jeden z tych gołębi, które tam wysłałem do zdjęcia do Lublina. I tego bym preferował jako parę rozpłodową. Samczyka. I do niego znajdziemy taką samiczkę. Co tu jest, samica? Do niego samiczka. Taka. I ona ma tutaj w lotach 3x3. I numer obrączki tej samiczki jest 35. I taką parę bym preferował jako parę rozpłodową. Czarnych. Gdzieś tu przed. A z żółtych takiego samczyka. On ma tu mało w lotach, bo on ma 2x2 w lotach. To jest numer obrączki 123. Pokażemy za chwilę rocznego samca, jego brata. I do niego te gołębie wszystkie wypuszczone były, nie? Wszystkie gołębie goniły.
do niego. Tu mamy samiczkę. Ona jest młoda. Bardzo późna samica. Może nawet nie ta. Bo to jest bardzo późny dołom. Co tu jest samica, tak? Do niego taką samiczkę. I to jest numer obrączki 144. Takie dwie pary najlepiej by było z tego złożyć. Samiec. Tam jest właśnie ojciec. Ojciec tego samczyka, którego pokazywałem wcześniej. To jest para tutaj siedzi. Tu jest właśnie ten samczyk, który tam mówiłem, że był niepłodny. Teraz widzę, że zniósł jajka i jajka są dobre. Więc może udało się go wyleczyć. Taka parka. Czerwony. Tutaj też czerwony siedzi na jajka. Takie te gołąbki. Co jeszcze chciałbyś pokazać? Oddaj gołąbki. Fajne, zdrowie, wesolutkie. Tu jeszcze pokażemy samczyka. Reszta siedzi na ziemi. Nie jest do sprzedania. Na razie w żadnym wypadku, ale taka linia gołębi będzie już w przyszłym roku. Bogato w lotach. Ładna głowa. Biały dziób. I tu mamy drugiego takiego samczyka. I takie gołąbki myślę, że będą już w przyszłym roku na białym dziubie. A gdzie ten taki, co tak chodził jak papuga? A tu mamy tego samczyka, który był wychowany ręcznie. On się gdzieś schował. Nie, tam ten z tyłu jest tam. Koledzy, gołąbiak wychowany ręcznie jak papuga, a poza tym zachowuje się jak papuga. Tu jest gołąbek ręcznie wychowany. Ręcznie wychowany, tak jak na wiosnę był pokazywany. Po nim jest już parę młodych. Papuga. Nie boi się nic. Bardzo pocieszny gołąb. Ładny. Bardzo ładny. Zresztą samiczka do niego nie jest też, bo jest z żółtą samiczką. Ale zachowanie typowo takie dla papugi. Nie boi się. Ogólnie wszystkie gołębie są tak. Nie boją się. Fajne takie gołąbki. Taka na mocność czerwonej, taka ta samica, takie oprawy czerwone. Że jakiś czerwonego byś pokazał, nie? To jest samiczka od tego właśnie samczyka, co przed chwilą żeśmy pokazywali. Czarnego. Taka, ona też jest taka dość oswojona. To jest ten? Tak, to jest ten. Tak ładnie w lotkach tak samo, nie? 4x4? 4x5. No, takie te gołąbki. Czerwona tutaj samiczka siedzi, po niej są dwa młode. To późne gołąbki. Dzięki koledze z Podnie Połomic. No, można było zacząć coś z czerwonymi jakimiś w miarę
gąbkami robić. Czerwony się schował. Także koledzy zapraszam do komentowania. Gąbki w dobrej klasie. W przyszłym tygodniu będzie film z hodowli gołębi staropolskich, też u kolegi i też na wysokim poziomie hodowla. Także dziś też zapraszam na przyszłotygodniowy, pewnie też będzie w niedzielę film. Zainteresowanych też zapraszam do oglądania. Gołąbki warte też uwagi. Jeszcze tak szybko przyjadę po tych gołębiach. Część się jak obca osoba przychodzi, to część gołębi się pochowało. Jeszcze byś chciał pokazać? Nie, no, było wszystko. Z tych gęby to co widać. Na część jest odczuwania. Reszta załogi karmi się i te co, które służą jako gołębie, które wykarmiają te młode skorniarzy. I są różne. I są takie berlinki i koroniate siwe i sroczki krakowskie. Takie te gołąbki. Pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle zapraszam na następne filmy i do zobaczenia.